Nowa pracownia powstanie w szpitalu w Suwałkach. Diagnostyka obrazowa wzbogaci się o drugi tomograf. Chcemy stworzyć drugą pracownię tomografii komputerowej, żeby mieć ciągłość, możliwość ciągłości diagnostyki. No bo wiadomo, że sprzęt ulega awariom, sprzęt wymaga przeglądów i w tym czasie jest wyłączany. I w przypadku, kiedy występuje jakieś zdarzenie losowe, wypadek, czy udar, czy coś, no pacjent ma problemy, nie pacjent, my mamy problem z diagnostyką takiego pacjenta i często trzeba go przewozić do innego ośrodka celem diagnostyki, a tak byśmy to robili u siebie wszystko. Środki na zakup tomografu i stworzenie drugiej pracowni pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 4 miliony wystarczą nie tylko na zakup nowoczesnego urządzenia, ale po dołożeniu 200 tysięcy również na adaptację 3 pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. W efekcie możliwe będzie zwiększenie ilości wykonywanych badań na rzecz mieszkańców regionu, zachowanie płynności ich realizacji oraz osiągnięcie lepszej jakości obrazowania. Urząd Marszałkowski we wniosku wskazał również, że inwestycja pozytywnie wpłynie na przeciwdziałanie trwającej pandemii. Jak wiadomo, tego rodzaju obrazowanie jest niezwykle pomocne w diagnostyce zmian w płucach, a te właśnie są wczesnym sygnałem SARS-CoV-2. Aktualnie każde badanie tomograficzne pacjenta z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem oznacza konieczność dezynfekcji urządzenia i pomieszczenia, co znacząco zaburza płynność wykonywanych badań. Adam Szałanda podkreśla, że na skutek tej inwestycji znacząco poprawi się jakość i płynność udzielanych świadczeń, a w efekcie bezpieczeństwo pacjentów.